Dzień dobry, tu przygotuję, a ja się nazywam Dawid Gaboriu. Dzisiaj razem przygotujemy prosty przepis na szakszukę. Baza jest sos boloński, czyli kompozycja długo gotowanych pomidorów, cebula oraz starannie dobranych przepraw i innych składników. Tak samo starannie dobrałem swoje gości dzisiaj w kuchni. Mam tutaj Marek Malinowski, uczestnik wielu warsztatów kulinarnych oraz mój serdeczny przyjaciel z Czech, Honza Havranek. Czech. Moja córka, Gosia, studiowała w Pradze. O, śwarna holka. O mojej córce pan mówi. Nic tak nie zbliża jak gotowanie. Zaczynamy. Będziemy podgrzewać na razie sos boloński. Tak naprawdę już jest gotowy. Wystarczy podgrzać na patelni z odrobiną wody. A ja się zajmę podpomykami. Pięknie pachnie. A moja córka nie jest żadna śwarna. Śwarna to po czesku jest fajna. Holka? Dziewczyna. Ja mam dziewczynę w Polsku, w Warszawie. A Dawid mnie tu zaprosił, żeby tata... Pana tata? Nie mój, jaj. Ale mój teść. Ale on jeszcze o tym nie wie. I on się tu gotuje, Dawid. On się waży. Ten program się nazywa Tu się gotuje właśnie. Tak, tu się gotuje, teść. Coś dodać do sosu? W zasadzie trzeba tylko podgrzać, ale można trochę wody dać. Jeśli chodzi o teścia, to ja też mam teścia. Pozdrawiam, tato. Śwarna czy ta druga tato się w Polsce, to się raczej nie mówi. Ale po czesku to ja normalnie... Teść się mówi po polsku albo po prostu tata. Zawsze z szacunkiem. Szczególnie na wizji. Co za chwilę będzie miała odpowiednią temperaturę. Ja w międzyczasie przygotowałem podpłomiki. Tutaj w miskę mam wszystkie składniki do podpłomiki, czyli mąkę, jogurt, olej, sól i proszek do pieczenia. Jeśli chodzi o teścia, to lepiej tak go podejść, wie pan, sposobem, tak od kuchni. Teść lubi gotować? Ano, rad waży. No to jak rad waży, to jesteśmy w domu. Zobaczy pana w telewizorze, jak pan gotuje i... Nie uwidzi. Nie uwidzi. Ja widzę, że tutaj jest tak naprawdę sos już prawie gotowy. To jest czas na wrzucanie jajka. Jak to nie uwidzi, co? Telewizora tam nie macie, tak? Telewizora ma, ale nie uwidzi. Aha. Gotujemy, aż białka się zetnie. Jak nie dowidzi kłopoty ze wzrokiem, no to przykra sprawa, nie? A teraz spojrzymy na nasze placki z mąki orkiszowej. Po 15 minutach wyrobiłem je na takie cienkie placki. Następnie obsmażyłem na patelnię z odrobiny oleju. No i na koniec mamy coś takiego. Może pan mu taki sos boloński kupić na prezent na Mikołajki? Włoży pan mu do buta, tak symbolicznie będzie mile zaskoczony. Nie będę. Teść zna ten recept i sos, bo on tu się gotuje. Tak, teść się gotuje, tak. Sos. Ale teść też się ugotuje, aż se dowie, że ja... Ja miłuję Gosiu. Jaką Gosiu? Którą? Moją Gosiu? Moją Gosiu? Moją Gosiu. Twoją Gosiu. Szakszuka się udała wyśmienicie. Podam ją razem z potłomykami z mąki orkiszowej. A przepis znajdziecie na naszą stronę internetową. Wyborne. Tatinku, spróbujesz? Tatynku na razie się gotuje, ale wiecie, gotowanie łączy ludzie. Jeśli na początku się nie znali, ale teraz są prawie jak rodziny. Do zobaczenia do następnego odcinka.